zdaniem. Katechizm katolicki świętego Piusa X. 12 artykuł wyznania wiary. Czego naucza nas ostatni artykuł wyznania wiary, żywot wieczny? Ostatni artykuł wyznania wiary naucza nas, że po zakończeniu życia doczesnego istnieje inne życie, wieczne szczęście w niebie dla wybranych oraz wieczne cierpienie w piekle dla potępionych. Czy możemy pojąć szczęście panujące w niebie? Nie, nie możemy pojąć szczęścia panującego w niebie, gdyż wykracza ono poza pojęcie naszych ograniczonych umysłów, a także dlatego, że dobra niebieskie nie dają się porównać z żadnym z dóbr tego świata. Na czym polega szczęście wybranych? Szczęście wybranych polega na wiecznym widzeniu, miłowaniu i posiadaniu Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Na czym polega nieszczęście potępionych? Nieszczęście potępionych polega na wiecznym pozbawieniu widzenia Boga i na wiecznej męce w piekle. Czy szczęście w niebie i nieszczęście w piekle dotyczy wyłącznie duszy? Szczęście w niebie i nieszczęście w piekle obecnie dotyczy wyłącznie duszy, gdyż obecnie tylko dusze są w niebie i w piekle, ale po zmartwychwstaniu ciał człowiek w całej pełni swej natury, to znaczy z duszą i w ciele, będzie wiecznie szczęśliwy albo będzie wiecznie cierpiał. Czy szczęście w niebie i cierpienia w piekle są jednakowe dla wszystkich? Szczęście w niebie dla zbawionych i cierpienia w piekle dla potępionych będą mieć taką samą istotę i wieczne trwanie dla wszystkich, ale co do miary albo stopnia będą większe lub mniejsze, stosownie do zasług bądź win danej osoby. Co oznacza słowo Amen, które znajduje się na końcu wyznania wiary? Słowo Amen na końcu tej modlitwy oznacza niech tak będzie, a gdy znajduje się na końcu wyznania wiary, oznacza, że tak jest, to znaczy, że wierzę w te wszystkie prawdy zawarte w tych 12 artykułach o wiele mocniej, niż gdybym je widział na własne oczy.